Moi drodzy, ja chcę się dzisiaj podzielić z Wami bardzo ważną informacją, która jest trochę szokująca dla niektórych, a niektórzy już coś mogli o tym słyszeć. Otóż Organizacja Narodów Zjednoczonych, która ma wielki wpływ na wydarzenia na świecie, nie tylko prowadzi jakieś tam rozmowy i dyskusje na temat tego, żeby zniszczyć religię, usunąć religię na całym świecie, ale podejmowane są już decyzje. Ja postaram się tutaj dołączyć link na temat tego, jak Stany Zjednoczone i Wielka Brytania planują tego dokonać i dlaczego. Okazuje się, że chodzi nie tylko o to, że religia jest powodem do wojen, żeby był pokój i bezpieczeństwo na świecie, to bardzo często religia jest źródłem konfliktów. Ludzie walczą z powodów religijnych. Ale chodzi też o to, że religia gromadzi ogromne pieniądze, po prostu wykorzystuje ludzi pod względem finansowym. Jest to bogacenie się na duchowych potrzebach ludzi. I na całym świecie są to nie tylko miliony, miliardy, są to tryliony tam dolarów. Jest to sposób na rozwiązanie biedy na świecie. Usunięcie religii i skonfiskowanie tych wszystkich zgromadzonych pieniędzy, zabranie tych pieniędzy. W większości przypadków, 99% te pieniądze nie służą wierzącym na utrzymanie ich tam pomieszczeń religijnych i tak dalej. Są to pieniądze w postaci złota, bogactwa liderów religijnych i to jest fakt. I teraz do tego się przygotowują. Ja chciałbym powiedzieć taką ciekawą rzecz, że w człowieku, w każdym z nas są duchowe potrzeby i politycy to dobrze wiedzą o tym i umieją to wykorzystywać. Ludzie są gotowi umrzeć ze względu na swoje poglądy polityczne i są wykorzystywani w wojnach i tak było zawsze w historii. Ale bardzo często, żeby zmotywować ludzi do większego poświęcenia, politycy wchodzili w współpracę z kościołem, z jakimś lokalnym kościołem, w to, co wierzyli ludzie, a na całym świecie wszędzie były różne religie. I one służyły po to, żeby po pierwsze wykorzystywać finansowo ludzi, którzy mają potrzeby duchowe, oni muszą je jakoś zaspokajać i można było ich zmusić do tego, żeby oni płacili pieniądze, przynosili jakieś tam datki, złoto, to jeszcze politycy wykorzystywali poświęcenie tych ludzi, łączyli ich wiarę z poglądem politycznym i wysyłali na wojnę. A więc to politycy, którzy współpracują z kościołem, kościoły, mają na sobie winę krwi, oni wykorzystują miliardy ludzi. 99%, ja tak myślę, na świecie ludzi jest wykorzystywanych na podstawie religii. Ale ja tutaj chciałem podkreślić ten fakt, że to wszystko jest dowodem na to i ci wielcy tam tego świata, naukowcy, politycy, przywódcy, oligarchowie, oni wiedzą, że u człowieka są duchowe potrzeby. Ja na to bym chciał Waszą zwrócić uwagę, że nie chodzi mi teraz tutaj o konkretną religię, o to, żebyśmy się kłócili o jakieś poglądy religijne, nie. Moi drodzy, faktem jest, że u każdego człowieka my się tak rodzimy, że mamy duchowe potrzeby. I powinniśmy zaspokajać te swoje potrzeby duchowe, wierzyć w Boga, szukać tego Boga. Mamy jakąś ocenę moralną, mamy wyrzuty sumienia. Sumienie jest dla mnie największym dowodem tego, że ewolucja nie może mieć miejsca, ponieważ w ewolucji fundamentem jest to, że człowiek nie tylko ma się rozmnażać, a musi przeżyć i walczy o przeżycie. A sumienie to jest taka ocena tego, co jest dobre, a co złe. Bardzo często ludzie są gotowi poświęcić swoje życie dla jakiejś ideologii albo dla drugiego człowieka, więc dla nich życie nie jest tak ważne, jak ich wewnętrzna ocena moralności czy ocena jakiejś duchowości. Są wyższe wartości niż życie. I ofiarność człowieka dla mnie przekreśla sumienie, przekreśla teorię ewolucji. Wrócę do tego najważniejszego momentu, który chciałbym przekazać dzisiaj, że mamy potrzeby duchowe. Każdy człowiek je ma. I
I jeśli sami ich właściwie nie wykorzystamy, tych potrzeb duchowych, w indywidualnym poszukiwaniu Boga, to zobaczmy, że ktoś inny to wykorzystuje i jesteśmy po prostu wtedy, ogólnie rzecz biorąc, zdojeni, ponieważ mamy niewiedzę w związku z tym. Jak można zaspokajać potrzeby duchowe? Tak, to indywidualne rozmyślenia o tym, czy jest Bóg, czy nie, kim On jest, jakie są moje relacje z Nim, to bardzo indywidualne. Ja Wam to zostawiam. Ale zachęcam do tego, co ja robię. Ja czytam Biblię codziennie. Biblia jest taką księgą, wiecie co? Jest najwyższy budynek na świecie, a obok jest jakiś tam jednopiętrowy domek. To jest takie porównanie. Biblii jest tyle na świecie, ona jest tak dostępna, przetłumaczona na tyle języków, że jest to książka wręcz nieporównywalna ze wszystkimi innymi. Jeśli ktoś chce czytać, być inteligentnym człowiekiem, czytać książki, to powinien przeczytać chociaż raz w życiu Biblię. Ja ze swojego doświadczenia rozmawiałem z tysiącami ludźmi o Biblii, za swoje życie, ze względu na swoją działalność. I mnóstwo ludzi ma dużo do powiedzenia o Biblii, ale 90% tych ludzi nie czytało Biblii od deski do deski. Jak można oceniać książkę, którą się nie przeczytało? Jak można ocenić ucznia, zadając mu pytania na egzaminie i go nie wysłuchając, co ma do powiedzenia? Jak można ocenić utwór muzyczny, którego ja nie słyszałem, ale go wszyscy krytykują i ja go krytykuję? To bzdura. Miejcie indywidualne podejście do Biblii. Czytajcie ją sami od deski do deski. Wtedy jest o czym rozmawiać na temat tej księgi. Macie wtedy wyrobione własne zdanie. A to się dzieje bardzo rzadko. Ludzie dużo mówią tam o Jezusie, o Biblii, o prawie mojżeszowym, o czymś tam jeszcze. Ale tak naprawdę tej księgi nie czytali od deski do deski. Nie znają się, nie zapoznali się. Dlatego uważam, że to jest taki podstawowy błąd. Po pierwsze, szukanie Boga, to do czego chciałbym zachęcić, a dwa, że super źródłem jest przeczytanie tak ważnej księgi na świecie, która jest dostępna wszędzie. W każdej bibliotece buddystów, hindusów, w każdym kraju, na każdej wyspie jest dostępna Biblia wszystkim ludziom. A inne księgi nie są aż tak dostępne. To nie jest przypadek, to nie jest bieg okoliczności. Jeśli Bóg istnieje, to On powinien dać informację o sobie i ona powinna być dostępna wszystkim ludziom. I tylko Biblia spełnia taką kategorię. Jest dostępna każdemu człowiekowi. Każdy człowiek powinien chociaż raz w życiu przeczytać Biblię. To jest moje zdanie. No cóż, zobaczcie, że mamy potrzeby duchowe, to jest fakt. I one są wykorzystywane przez polityków i przez ludzi religijnych. Ponoć Gates też, Bill Gates znalazł kod, w kodzie genetycznym człowieka znalazł tam informację, że mamy wręcz zakodowane, jest miejsce w kodzie genetycznym na potrzeby duchowe. I on tam stwierdził, że jeśli by usunąć to, zaingerować w to być może nie byłoby wojen, konfliktów religijnych, jeśli by u ludzi nie było duchowości. No oczywiście ja jestem z tym bardzo niezgodny. Rodzimy się z potrzebą duchową, z wiarą w Boga. Tworzymy, jeśli ktoś nam jej nie da, to my sami stworzymy jakąś własną religię. Poszukujmy Boga. On jest niedaleko od nas tak naprawdę. On chce, żebyśmy Go znaleźli. Każdy z nas ma ojca i Bóg nieprzypadkowo jest nazwany naszym ojcem. Jeśli mamy relacje z własnym ojcem, one są dla nas ważne i możemy dużo powiedzieć o tym, kim był mój ojciec najczęściej. To tym bardziej ten, który stworzył wszystkich ludzi, jest nazywany ojcem. Chce, żebyśmy go znali, szanowali, coś o nim wiedzieli. Zachęcam do zaspokajania własnych duchowych potrzeb, ponieważ jeśli tego my nie zrobimy sami, decydując o tym, to nas inni będą wykorzystywali.